Metan ma budowę czworościanu foremnego, jest to bezbarwny palny gaz. Nie jest toksyczny. Jaka stypa na tej chemii, idę se coś zeżreć. Tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem. Metan powstaje w wyniku rozkładu materii. A ty co, synek, nie na lekcjach? Ona na chemii tam coś dupce o jakiś metan, butam jakieś pierdoły. Nie wiem po co mi takie coś w życiu, skoro ja chcę być youtuberem. Kim ty chcesz być? No youtuberem, a co? Jubilerem się mówi, idź na tą chemię, bo ty to się nawet na zawodach nie znasz, cymbale. No ale tato, to jest coś innego, bo jakby youtuber to jest takie coś, że... to obchodzi, ci się już we łbie poprzewracało, za dobrze się masz w tym domu, wiesz, synek? Czemu on zawsze musi się wymądrzać, ja gówno w tym temacie wie, masakra. W sumie to mam zagrożenie, a zaraz koniec semestru, raz będę aktywny, to na dobre mi wyjdzie. Pytanie na plusa, powiedzcie mi uczniowie, co jest głównym składnikiem gazu ziemnego? Muszę być pierwszy. O, mamy. To jest metan, proszę pani. Dobrze, Ryszard Plusik. Kurwa, serio? To jeszcze jedno pytanie dla ochotnika na plusa. No dawaj, nie umiem się doczekać. Kto wymieni mi wszystkie alkany? Ja chcę, zgłaszam się. Ten nubek? Niemożliwe, w takim razie słuchamy. Kurde, to się zaczynało jakoś na metan, etan, propan, zaraz wpiszę w Google, a to mi pokaże. Halo nubek, słuchamy odpowiedzi. Już. No to będzie metan, etan, propan, butan. Twoja stara orangutan. Czekaj, co? To chyba jednak nie tak szło. Czy ty se ze mnie jaja robisz, za przeproszeniem? Ała i uwaga, mama na pewno będzie dumna. No faktycznie coś nie tak chyba. Jasny gwint, znów ta biologia, jak mi się nie chce, masakra. Sprawdzimy sobie obecność. Wiesław? Jestem. Ryszard? Jestem. Bogusia? Jestem. Nubek? Jestem. Ty, synek, widziałeś gdzieś moje majtki, te siwe w serduszka z małą dziurką? Halo, co tam się dzieje, jakie znowu majtki? Czy ty możesz się nauczyć pukać? To widziałeś te majtki, czy nie? O klopsiki, już 20 minut po lekcji i opłaca mi się wchodzić na tą matę, czy nie? Biorąc pod uwagę moje zagrożenie podtrzymane przez udokumentowaną jedynkę z plusem, zważając na fakt, że nie byłem już na ostatnich zajęciach z powodu istnych planów w postaci wyprowadzania psa sąsiada na spacer za symboliczną dychę, którą zasponsorowałem osiedlowego turka poprzez skonsumowanie jego wytworów w postaci kebaba, reasumując, dochodzę do poważnych wniosków, że powinienem wbić, może jeszcze nie sprawdziła obecności i mi się uda. O, a kto to przyszedł, pan Spóźnialski? No to w takim razie pan Spóźnialski zrobi nam na ocenę z zadania 12 przykłady. To był chyba zły wybór. Zostaw lajka, wspólniku. 7000 dzikich kciuków i robię kontynuację. Elo.